Wreszcie mamy weekend. Tak, wreszcie. Cześć, witajcie wszyscy. Czwórka z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym porannym Spartanie na moim kanale i to jest strasznie głupi rym. God damn it, to jest strasznie głupi rym. Na początek mam do was jedną sprawę tak naprawdę. Niektóre osoby w komentarzach zawarły pewne zmartwienie, iż z tego kanału zniknęły gameplaye. To trochę nieprawda. Znaczy, faktycznie w zeszłym tygodniu ich nie było, ale już tłumaczę dlaczego. Ja wiedziałam bardzo dobrze, że nie będę mieć czasu wieczorem nagrywać. Stąd powstał w ogóle pomysł porannego Spartana, czy temu. Przez to ja go nagrywałam dokładnie przed pracą, publikowałam i potem tak naprawdę wieczorem praktycznie nie grałam przy komputerze. Co się zmieniło dopiero wczoraj, więc nie martwcie się, gameplaye wracają, będą i będą wspaniałe. A jeżeli chodzi o wczorajsze granie, to wczoraj zaskoczyła mnie gra. Bo widzicie, jestem dziewczyną. Mimo tego, że pod niektórymi moimi filmikami, gdzie twarzy nie pokazuję, są pewne niejasności, czy przypadkiem nie jestem 12-letnim chłopcem przed mutacją, to jestem dziewczyną. I zwykle nie przepadam za takimi rzeczami jak samochody i piłka nożna. Więc Rocket League wydawało mi się dziwnym pomysłem, który nie może mieć racji bytu w mojej bibliotece gier. Totalna nieprawda! Totalna nieprawda! Zupełnie! Nie, nieprawda! Rocket League jest zarąbiste! Wczoraj to odkryliśmy, to znaczy wczoraj akurat wpadła wypłata na moje konto z mojej korpu pracy i pomyślałam sobie, okej, to kupię sobie Rocket League. Kupiłam Rocket League, pograłam 2 mecze i stwierdziłam, wohoho, Spartan 2! Ty, ja, gramy razem w Rocket League i jest zarąbiście. Po prostu wsiąkliśmy, to jest dobre słowo? Mam nadzieję, że tak. Na kilka godzin i... Po prostu zabawa była przednia. Mechanika jest bardzo prosta. Jest piłka, 2 bramki i przeciwnik, albo 2 przeciwników, albo 3 przeciwników, w zależności od tego, czy samotnie gramy też w drużynie, czy samotnie. Czyli 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 i tym podobne. Są różne samochodziki, samochodziki można sobie trochę wymieniać pod względem wyglądu. Wow! Wszystko jest mega proste, a tak zarąbiście grywalne. Tak. Więc możecie się spodziewać, że z tej gry też będą materiały, tak swoją drogą. Nie wiem, czy ktoś z was grał w Rocket League, jeżeli tak, chętnie posłucham. Nawet nie tego, czy gra jest genialna, czy nie, ale może macie jakieś rady, co należy robić, co nie należy robić, albo może macie jakąś dobrą stronkę, która poleca jakieś strategie, bądź też uczy prawidłowych zasad gry, bo ja w tej chwili gram trochę na zasadzie, o piłka, piu, lecę. prawdopodobnie nie powinno się tak grać, znaczy już się trochę bardziej wczuwam i już trochę bardziej planujemy nasze akcje, ale Spartan 2 robi większość roboty. Strasznie mi się gra podoba, była dla mnie strasznym zaskoczeniem, bo naprawdę to są tematy, które totalnie nie przemawiają do mnie w prawdziwym życiu, a proszę, wow, ekstra. A więc to było Rocket League, czyli poruszyliśmy temat wielkiego mojego zaskoczenia, poruszyliśmy też temat gameplayów. To jeszcze jeden temat mam dzisiaj do was na weekend, chociaż pewnie jutro też stworzę jakiś materiał, tylko nie wiem, czy on będzie poranny, czy nie. Chodzi o książki. Czasem pytacie mnie, czy mam coś fajnego do polecenia, do czytania i w tym wypadku mam 2 książki. To jest George Martin i jego opowiadania Rycerz 7 Królestw. Znaczy, tu są chyba 2 opowiadania, tak mi się wydaje. Bardzo fajna książka, bardzo fajnie mi się czytało. Jeżeli lubicie styl Martina, to polecam. A to jest 12. Albo 12. W polskim tłumaczeniu to jest chyba 12. Napisał to Jasper Kent. I ja to czytałam po polsku, po angielsku. Akurat ta wersja jest po angielsku. Książka mi się bardzo podobała. To jest opowiadanie o... Wróć. To jest opowieść o wampirach w Rosji za czasów około 1800 roku. Bardzo fajnie mi się to czytało, chociaż to jest lektura taka o wiele bardziej lekka. Nie jest ambitna literatura. Ja to przepiłam.
Ja to przeczytałam kiedyś, jak byłam na openerze i siedziałam w namiocie, jak było strasznie gorąco pomiędzy koncertami. Tak chyba skończymy ten odcineczek. Dajcie znać, co u Was, czy graliście w Rocket League i czy macie jakieś wskazówki. Ja oczywiście przygotuję pewnie z tego jakiś materiał. A tymczasem życzę Wam miłej soboty i prawdopodobnie też miłej niedzieli, chociaż jeszcze nie wiem, bo... Właśnie, zapomniałabym, słuchajcie, grupa na Facebooku. Zastanawiałam się przez całą noc nad nazwą dla tej grupy, ale stwierdziłam, że mam zbyt głupie nazwy. W sensie mam za mało wyobraźni, jeżeli chodzi o te nazwy, więc jeżeli macie jakąś nazwę, propozycję, wrzucajcie w komentarzach. To raz. I dwa... Dwa było ważniejsze niż jeden. Najprawdopodobniej ten kanał zmieni nazwę. Najprawdopodobniej zmieni nazwę z czwarty Spartan na czwórka. I najprawdopodobniej zrobi to w dniach najbliższych. Uprzedzam, po prostu uprzedzam, że tak jest. Że tak będzie. Moment. Po prostu uprzedzam, że coś takiego może się zdarzyć, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli koło mojego awatara pojawi się czwórka. I prawdopodobnie tam damy sobie jakiś miesiąc, żebyście się do tego przyzwyczaili, a potem też zmienimy trochę awatar. Tylko nie mówcie tego nikomu. Dobra, moi mili, tak jak mówiłam, miłej soboty, miłej niedzieli, wspaniałej zabawy w weekend, odpocznijcie, a tymczasem trzymajcie się, czwórka bez odbioru. Jeszcze jedna sprawa, czwórka, bo ja wiem, że ty to będziesz oglądać. Czwórka z przyszłości, zrób zakupy do domu. Potrzebujesz szamponu. Naprawdę, sorry guys. Wiem, że to dziwne wykorzystanie własnego filmiku, ale czwórka, zakupy, zrób. Dobra, cześć.